W niedzielę, 10 marca, rozpoczyna się w naszym sanktuarium nowenna przed uroczystością świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Jest to 9 mszy, zawsze wieczorem, w których to będziemy omadlać wszystkie nasze intencje, sprawy, zawierzać je świętemu Józefowi, prosząc o dobrego Boga o ich wysłuchanie. Zapraszamy także do uczestnictwa w tym świętym czasie łaski, w tym zwłaszcza wszystkich kalisza. 17 marca w niedzielę na godzinę 12:30 zapraszamy wszystkich rzemieślników. Jest to już taka tradycja, że przed uroczystością świętego Józefa także ci, którzy wykonują różnego rodzaju zawody, którzy są zrzeszeni w cechach, ale nie tylko, ofiarują siebie, swoją posługę przez wstawiennictwo świętego Józefa dobremu Bogu. Msza święta pod przewodnictwem biskupa Damiana odbędzie się, tak jak wspomniałem, o godzinie 12:30. W niedzielę 17 marca. W imieniu księdza kustosza, księdza prałata Jacka Ploty bardzo serdecznie pragnę zaprosić wszystkich kaliszan, wszystkich diecezjan na bardzo ważną uroczystość w naszym sanktuarium, ale także dla całej naszej diecezji, której przecież patronuje w jakiś sposób szczególny święty Józef. Zapraszamy na 19 marca na uroczysty odpust ku czci świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, opiekuna, Zbawiciela, na mszę świętą o godzinie 12, sumę odpustową pod przewodnictwem księdza biskupa, ale także na inne msze święte, które będą odbywały się od samego rana, 6:30, 9, 12, suma odpustowa, także o godzinie 16. O godzinie 16 będzie to taka szczególna msza święta, w której swoje oddanie, zakończenie swoich 33-dniowych rekolekcji będą przeżywać ci, którzy odbywali takie swoiste rekolekcje na podstawie książki Konsekracja świętemu Józefowi. Wtedy też dokonają właśnie uroczystego oddania się pod przemożną opiekę naszego świętego patrona. Zapraszamy także na godzinę 18, również na uroczystą mszę świętą tego dnia. Niech to będzie takim wyrazem naszego święta, naszego uwielbienia dobrego Boga za naszego przemożnego patrona. Wiesz, co ciekawego dzieje się w Twojej okolicy, parafii, kościele? Powiedz o tym innym. Napisz na info@domjozefa.tv. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator. Co, gdzie, kiedy. Teraz wiemy, gdzie jedziemy.